Najdroższą inwestycją augustowskiego budżetu obywatelskiego będzie odnowienie elementów małej architektury zieleni oraz otoczenia bulwarów nad Kanałem Augustowskim w dzielnicy Baraki. Kolejna propozycja, która zyskała przychylność mieszkańców Królewskiego Miasta, to stoły do tekbalu. Dyscyplina sportowa, którą najprościej można określić jako połączenie futbolu z tenisem stołowym. Gra odbywa się na podobnym nieco stole, ale bez użycia paletek. Zawodnicy mają odbijać piłkę w sposób dozwolony na standardowym boisku piłki nożnej, ale piłka ta musi trafić na połowę stołu należącą do przeciwnika. Miasto zakupi 3 specjalne stoły, piłki, system personalizacji i tablicę z zasadami gry. Trzeci pomysł zaaprobowany przez mieszkańców to pokaźna kwota na sterylizację czworonogów. Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich, psów i kotów, wraz z czipowaniem oraz sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących skutecznie ograniczy bezdomność zwierząt w mieście Augustów, uważają autorzy projektu. W ramach skierowanych na ten cel 69 tysięcy złotych wykonanych zostanie około 250 sterylizacji kotów i około 90 takich zabiegów u psów. Tymczasem w Suwałkach głosowanie nad rozdysponowaniem budżetu obywatelskiego zakończyło się w miniony piątek, a na wyniki przyjdzie nam trochę poczekać. Werdykt mieszkańców zostanie ogłoszony 30 października. Oba budżety obywatelskie różnią się wartością. Ten augustowski to 600 tysięcy złotych, przy czym najbliższa edycja nie pochłonie tak dużej kwoty. Suwalski natomiast zwykle okazuje się zbyt mały, choć sięga 2 milionów 800 tysięcy złotych.